Tak wielu seniorów Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie dawno nie gościła. Okazją do spotkania był Leszczyński Dzień Seniora. Była to nie tylko okazja do miłego spędzenia czasu i spotkania ze znajomymi, ale także do dowiedzenia się czegoś więcej o tym, co się w mieście dzieje. Na pytania odpowiadał prezydent Łukasz Borowiak. Seniorów interesowała m.in. sprawa modernizacji basenu Akwawi czy oświetlenia na stadionie Smoczyka oraz dalszych losów dawnego gmachu biblioteki przy ulicy Chrobrego. Nie zabrakło życzeń i drobnych upominków o wrażenia artystyczne. Zadbała kapela podwórkowa Kuba Bart. Na koniec zaproszono wszystkich do zwiedzania Machu Leszczyńskiej Galerii Książki.